Zaprezentujemy Wam teraz trasę egzaminacyjną kategoria A2. Rozpoczynamy jazdę, upewnienie się, proszę bardzo, upewnienie się. I rozpoczynamy jazdę, jedziemy wzdłuż garaży. Przez bramę w prawo sobie pojedziemy, w prawo przez bramę. Kierunkowskaz. I wolniej trochę, wolniej troszeczkę jedziemy. Blisko prawej strony. O, bardzo ładnie. Teraz możemy już spokojnie się rozpędzamy, żeby dynamikę zachować. Pamiętajmy, że tutaj obowiązuje 50 na godzinę. Trzymajmy się bliżej prawej strony. Tak jak w tej chwili jest prawidłowo. Zmiana światełka, zatrzymujemy się przed linią warunkowego zatrzymania. Pamiętajmy, że jeżeli zatrzymamy się z przyczyn i warunków niezależnych od ruchu, w ruchu drogowym, nie musimy upewniać się o możliwości rozpoczęcia jazdy, bo my już w tym ruchu po prostu jesteśmy. Rozpędzajmy się, pamiętajmy, dynamika, gdzie 50, tam 50, jeżeli są warunki. Dzisiaj ładna pogoda jest, więc spokojnie możemy jechać z prędkością zbliżoną do maksymalnej. Ograniczenie do 40 na godzinę, jeżdż pieszy, zatrzymamy się, bo widać, że jest na przejściu i zdecydowanie chce przejść przez jezdnię. Zatrzymujemy się prawidłowo przed linią i w tej chwili spokojnie już ruszamy, bo w żaden sposób nie wpływamy na chód pieszego. Na światłach sobie pojedziemy w lewo, na światłach pojedziemy sobie w lewo. Pamiętajmy, że musi być kierunek, musi być obrócenie głowy. Tak, kierunek, głowa, ruch głową, o. I dopiero sobie zjeżdżamy na lewoskręt. Tu pamiętajmy, że musimy pojechać szerszym łukiem, po lewej stronie jest linia podwójna ciągła, nie wolno nam ani przednim, ani tylnym kołem na tą linię najechać.
jest ulica? W tej chwili jesteśmy na ulicy Krakowskiej. Będziemy się w ulicę Karwińską. Skręcamy w ulicę Karwińską. Nadmieniam, że tu już jest strefa egzaminacyjna. Szerokim łukiem jedziemy do prawej. Cały czas prosto. Musimy pamiętać bardzo dobrze o wyłączeniu kierunku.